Biblioteka nr 13 w Grudziądzu to miejsce, gdzie utalentowani mieszkańcy naszego miasta mogą przedstawić swoje prace. Wystawy odbywają się tutaj przynajmniej raz w miesiącu. Filia oferuje nie tylko ogromny zbiór książek, ale także częste wydarzenia kulturalne. Założeniem ówczesnej pani dyrektor, pani Karoli Skowrońskiej, pomysłodawczyni tej w ogóle filii integracyjnej tak zwanej, było to, żeby coś się tutaj działo, tak? Zaczęliśmy od zajęć dla niepełnosprawnych. Faktycznie tak jak było. No i tak poszło po prostu, tak? Jedna wystawa osób niepełnosprawnych, jakieś warsztaty, jakieś zajęcia. Najczęściej przedstawiane wystawy to malarstwo oraz w ostatnim czasie fotografia. Pojawiają się także wystawy pokonkursowe. Minęły te czasy takich typowych bibliotek, gdzie się przychodziło, cisza, spokój, wypożyczało się, czytało się w czytelni gazety i się wychodziło. Minęły te czasy, no niestety, idziemy z duchem czasu. Te nasze filie, takie osiedlowe, to są trochę takimi domami kultury. Tego typu wydarzenia mają na celu promocję nie tylko miasta, ale również przedstawienie utalentowanych grudziądzan. To jest promowanie, pokazywanie też tych ludzi niepełnosprawnych, chociaż my ich już teraz przestaliśmy rozróżniać, bo oni już tak do naszego środowiska, że tak powiem, nie tylko od bibliotecznego, ale mieszkańców Grudziądza też znają, na przykład jak chcą pomóc mieszkańcy, wiedzą gdzie mają się zwrócić, przychodzą do nas, bo my mamy kontakt z tymi ludźmi. Tym razem bohaterem spotkania był Michał Hawełko, który pochwalił się swoją wieloletnią pracą. Przygodę z malarstwem rozpoczął ponad 19 lat temu. Maluję od 1998 roku, na początku w klubie dla niepełnosprawnych Start i tam pod okiem pana Grzegorza Spruzika, Józefa Mrodka, tak, że tak powiem, na byłem szlifu, jak to tak nazwać, tego warsztatu. Obrazy wykonuje najczęściej techniką olejną. Inspiracją dla artysty jest natura i otaczający go świat. Można właśnie olejną najbardziej pokazać kolory, kolorystykę. Wszedłem w ciąg malowania maków, to robię ciąg do maki, bo chciałem, żeby te obrazy jakoś kolorystycznie fajnie wyglądały. Każda wystawa przyciąga nowych zainteresowanych sztuką i malarstwem. Jestem zachwycona, bardzo dużo oglądałam zdjęć w książkach pana Michała, ale na żywo dopiero pierwszy raz w takiej ilości. Jestem oczarowana tą przyrodą, pięknymi kolorami, gdzie nie zawsze każdy umie to przekazać. Kolejną wystawę w bibliotece zaplanowano już na wrzesień. Będzie to dobra okazja na przedstawienie placówki po remoncie, który odbędzie się dzięki GBO. Żużlowców Mr. Garden GKM Grudziądz w najbliższą niedzielę czeka ostatnie starcie przed własną publicznością. Tym razem do naszego miasta przyjedzie Unia Leszno. Żółto-niebiescy odbyli dzisiaj ostatni trening przed starciem z leszczyńskimi bykami. Nastawienie tak jak przed każdym kolejnym meczem. Trenujemy, dopasowujemy sprzęt i liczymy na korzystny wynik w niedzielę. Grudziądzanie cały czas nie wiedzą, jaką pozycję zajmą po wasie zasadniczej. GKM toczy bezpośrednią walkę z Rybnikiem i Toruniem. Stawką jest bezpieczne utrzymanie się w Ekstralidze na przyszły rok. Potem będziemy się interesować, ale obojętnie jaki będzie wynik, to jak ja mówię, chcemy, żeby kibice byli zadowoleni. Chcemy wygrać ten mecz i chcemy godnie się pożegnać z kibicami. Niedzielne spotkanie może się jednak nie odbyć. Powodem po raz kolejny ma być niesprzyjająca aura. W grudziąckich szeregach obecnie nikt o tym jednak nie myśli. Na razie jakoś nie zwracamy na to uwagi. Myślę, że to wszystko powinno przejść i ułożyć się po naszej myśli. Znakiem zapytania przed meczem z Lesznem była formacja juniorska. Wiadomo już jednak, że w składzie na pewno zabraknie Damiana Lotarskiego. Damian Lotarski jeszcze nie ma takiej praktyki, jak można powiedzieć, jak Trzęsiok czy inni. Ja wiem, że ktoś zada mi pytanie, że oni robią nie zero i Lotarski też by zrobił zero. Ale mecz z Lesznem jest bardzo poważnym meczem, także że nawet jeden czy dwa punkty Trzęsioka to mogą pomóc w zwycięstwie. W przypadku zwycięstwa GKM-u za trzy oczka utrzymanie będzie już formalnie zapewnione. Mimo to w ostatnim meczu tej części sezonu, czyli na toruńskiej Motoarenie, Grudziądzanie zapowiadają walkę o każdy punkt. Bo niektórzy się pytają, czy jak pojedziemy, wygramy mecz tu z Lesznem, czy już do Torunia pojedziemy na lajcie. Nie, jedziemy do Torunia tak samo. Zawodnicy to jest ich praca, oni z tego żyją, oni z tego mają płacone, także nikt nie będzie odpuszczał. Spotkanie z Toruniem odbędzie się 20 sierpnia, z kolei ten najbliższy pojedynek z Lesznem w Grudziądzu zaplanowano na godzinę 19.
Wszystkich miłośników aktywnego trybu życia zapraszamy na kolejny rajd rowerowy. Tym razem trasa liczyć będzie 31 km i przebiegnie przez Kobylankę, Wałdowo i Pieńki Królewskie. Uczestnicy przy okazji zobaczą zabytkowe kościoły w Piaskach, Tużnicach i Błędowie. Zbiórka w najbliższą niedzielę o godzinie 9.30 przy rondzie Skalskiego na osiedlu Lotnisko. Zapisy odbędą się w miejscu zbiórki. Wpisowe wyniesie 8 zł.